Cześć. Cześć, tutaj Terenie TV, kolejny nasz odcinek. Dzisiaj chcemy porozmawiać o toaletach dla niepełnosprawnych. Tak. Niepełnosprawni w toaletach nigdy nie mają tak samo jak pozostałe osoby. Zawsze te czynności wiążą się z dodatkowymi elementami, które nie są po prostu łatwe. Czasami wręcz osoby niepełnosprawne przez całe swoje życie zmuszone są do korzystania z toalety przy czyjejś obecności. Więc jakby warto jest wziąć pod uwagę, że to nie są miejsca, które są nagrodą dla niepełnosprawnych i które są po prostu koniecznością. Nie jest niczym miłym, każdy o tym wie, kto korzysta z toalety, nie jest niczym miłym korzystać z toalety przy kimś, prawda? Lubisz, jak ktoś nad tobą stoi, kiedy się załatwiasz? Nie. Nie, bo nie masz prywatności takiej swojej, jasne. Mamy w swoim doświadczeniu kilka przykładów, które po prostu ręce opadają. Okej, to Terenia, jakby ten problem najbardziej ciebie dotyka. Właśnie, no to podaj jakiś przykład. Okej, ja tam w szkole do toaletka skrywa skrzynkę. Właśnie, no w szkole, ale często też w urzędach, no naprawdę, to jest nagminne zjawisko. Była taka szkoła, gdzie były toalety na każdym piętrze dla niepełnosprawnych, ale zawsze te toalety były zamknięte i co najśmieszniejsze przez swoją tragedię tak naprawdę, to, że z tej toalety korzystali po prostu nauczyciele lub pracownicy szkoły. I często, kiedy odbierałem Tereskę, to Tereska wołała: tato, ja chcę do toalety, podchodzimy do toalety, toaleta zamknięta. Po czym po kilku, trzech, czterech minutach wychodzi pracownik, zdrowy, pełnosprawny pracownik szkoły i mówi: o, dzień dobry, czekacie do toalety? Tak? Tak. Warto tutaj podkreślić, że to już nie chodzi tylko o same załatwienie potrzeby, ale chodzi też o to, że osoby niepełnosprawne często inaczej to wszystko funkcjonuje niż zdrowym człowieku i nie jest tak łatwo powstrzymać się od pewnych rzeczy, które nadchodzą przy potrzebach związanych z toaletą. I jakby brak tej refleksji często bardzo nas boli, co jest po prostu też niesamowite, bo tyle się jednak mówi o likwidacji barier. Kolejną rzeczą to są sklepy i markety. Tu się też bardzo dużo dzieje w toaletach dla niepełnosprawnych. Niestety nie z powodu niepełnosprawnych. Bardzo często są zajmowane te toalety z kilku powodów. Często one są o wiele czystsze od pozostałych toalet. Często jest w nich więcej miejsca. No i stają się takim miejscem, gdzie... Tak, i stają się takim miejscem, gdzie na przykład korzystają inne osoby. Często spotykamy zdrowe mamy ze zdrowymi dziećmi, małymi, maluszkami. Jednak, tak jak mówię, ta toaleta jest ukierunkowana dla osób z niepełnosprawnością, których potrzeby są troszeczkę inne i więcej wymagają zachodu, tak? W związku z tym to jest niesamowite, bo często potrafimy czekać po kilkanaście minut przed toaletą, bo tak naprawdę moglibyśmy wejść do innej toalety, ale nie możemy. A toaleta dla niepełnosprawnych ciągle jest zajęta. Jeśli widzę jakąś osobę, która wychodzi z toalety zdrową, to naprawdę czasami wzbudza to irytację i smutek, takie jednoczesne połączenie, tak? Irytacja ze smutkiem. No bo kurczę, ktoś się postarał, ktoś wytypował miejsce dla niepełnosprawnych, a ja się czuję trochę lepszy, pewniejszy siebie, to tą toaletę zajmę. To takie trudne, prawda? No to co, w tym odcinku też będzie apel: nie korzystajcie z toalety dla niepełnosprawnych, bo te toalety są dla niepełnosprawnych. Tak? Nie wolno! Nie wolno. No właśnie.
To wszystko na dziś. Oglądajcie nasze kolejne odcinki. Jeśli się podobało, to... Dajcie serduszko, dajcie kciuka w górę i udostępnijcie. Może komuś również się spodoba. Nie wolno. Nie wolno korzystać z toalety dla niepełnosprawnych, jeśli się nie jest niepełnosprawnym. Tak. To cześć. Cześć.